Witam Państwa bardzo serdecznie, Piotr Łukowicz, Polski Kurs Blendera. Zaczynamy nowy podrozdział całego kursu, to znaczy kilka rzeczy dotyczących tekstur. Na samym początku chciałem zrobić taki wstęp do nich, aby wszystko było jasne w przyszłości, gdy będziemy mówić o szczegółach. Aby zacząć, standardowo już dodam obiekt do sceny, na którym będziemy mogli obejrzeć sobie działanie niektórych tekstur. Aby tekstury można było zobaczyć na obiekcie, muszą być zawarte wewnątrz materiału. Ale to nie jest jedyny kontekst, w którym tekstury można zobaczyć. Tekstury można zobaczyć również w tle, czyli w miejscu, które jest naszym światem otaczającym scenę, oraz można tekstur używać do uzyskania różnych efektów, na przykład do rzeźbienia albo do deformowania powierzchni obiektu za pomocą tego, co w teksturze jest białe lub czarne. Zaczniemy jednak od standardowego panelu z teksturami, które związane są z materiałami. Aby można było dodać teksturę, nie wystarczy przejść na zakładkę tekstur i nie wystarczy wcisnąć guzika New. Dlatego, że takie naciśnięcie guzika New spowoduje, że faktycznie dodam teksturę, ale nie dodam tej tekstury do materiału. Ważne jest, aby zrozumieć, że w Blenderze tekstury muszą być zawarte wewnątrz materiału. Materiał jest pojemnikiem dla tekstur. I tylko wtedy będą one mogły być widoczne na obiekcie. No chyba, że ktoś skorzysta z nodów i zrobi coś jeszcze jakoś inaczej. A więc na początku muszę dodać do naszej kuli jakikolwiek materiał i dopiero jak ten materiał dodam, mogę przejść do zakładki tekstur. I teraz w odróżnieniu od tego, co było przed chwilą widać, mam tutaj takie trzy małe guziczki. A na górze pasek pokazuje mi ścieżkę dojścia do tej mojej tekstury. A więc mam na początku taką igłę, którą mogę sobie przypiąć albo odpiąć. Później mam znaczek sceny, to jest ten sam znaczek, który jest na zakładce scena, z ustawieniami sceny. Mam także potem napisany, co to jest za obiekt, na przykład teraz to jest mesh o nazwie sfera, a później jest materiał, no i tutaj jest materiał 00. To odpowiada mniej więcej tej kolejności, która jest w outlinerze. A więc mam na początku scenę, wyświetlę może wszystkie sceny, tu jest scena. Potem po drzewku schodzę w dół do mojego obiektu, do sfery. To jest tak jak tutaj. Inne tylko trochę rodzaj ikony jest. I w środku, gdy rozwinę scenę, znajduje się mesh, który mnie na razie interesuje. I w tym meshu jest nasz materiał. I teraz, jeżeli do materiału dodam teksturę, naciskając na guzik New, to dodatkowo w tym drzewku pojawi się również tekstura. A więc mam dosyć spory poziom zagłębienia i dosyć sporą zależność. Tak więc tekstura musi być w materiale. W innym przypadku nie będzie jej widać. Będzie robiła najwyżej jakieś inne rzeczy. I teraz to, co jest z teksturami charakterystyczne, to jest dokładnie ta sama sprawa, która jest z materiałami. Tekstury mogą być dodane do obiektu i mogą być różne. Mówię dodane do obiektu, ale chodzi mi o dodanie ich do materiału. Proszę zobaczyć, że na początku miałem całkiem biały materiał i teraz po dodaniu tekstury, która wygląda jak takie chmury i nazywa się clouds, pojawił mi się w materiale kolor różowy. Aby nie klikać cały czas na jedną i drugą zakładkę, mam tutaj podgląd, w którym mogę obejrzeć, jak wygląda też mój materiał. Mogę także zobaczyć podgląd dwóch rzeczy naraz, naciskając na guzik Both, czyli oba. Tak więc moja tekstura przypomina takie chmury czarno-białe, a kolor, który dostaję, to jest taki różowy marmur. Oczywiście mogę to oglądać na różnego rodzaju podglądach, tak jak w przypadku zwykłego materiału. To jest materiał, czy też treść, którą opowiem jeszcze później, którymś tam razem. Natomiast teraz warto pamiętać, że tak samo jak do danego obiektu mogę dodawać kilka różnych materiałów, na przykład teraz mam dwa materiały dodane do kulki, to tak samo w każdym z tych materiałów mogę mieć wiele tekstur. Jeżeli tutaj kliknę w puste miejsce na liście i nacisnę guzik New, to będę miał teksturę 001, później teksturę 002 i tak dalej. Te tekstury, które tutaj są, mają swoją kolejność, która jest liczona od góry. A więc tekstura, która jest pierwsza na samej górze, to jest właśnie pierwsza tekstura. Ją widać jako najpierw leżącą, taką jakby najgłębiej. Następna tekstura, którą dodaję, przykrywa mi tą, która jest wyżej i oczywiście nakłada na nią swoje własne efekty. Później jest kolejna tekstura i tak może to lecieć. Tych tekstur jest tutaj całkiem spora lista, może być ich co najmniej 16, a w niektórych wersjach Blendera więcej. Jeżeli potrzebuję zmienić kolejność którejś z tekstury, muszę nacisnąć na guzik strzałki w górę lub w dół. Na przykład gdyby tekstura 02 miała być pierwsza, to mogę ją przesunąć na pierwszą pozycję. Ma to znaczenie w niektórych przypadkach. Aby usunąć teksturę, mogę nacisnąć przycisk X. Wtedy tekstura zostanie usunięta z listy,
i nie ma jej także w materiale, nie dodaje nic ze swojego charakteru. Mogę także teksturę wyłączyć, ale jej nie usuwać. Ona wtedy nadal w materiale istnieje, ale nie ma wpływu na ten materiał. Po prostu jej działanie zostało chwilowo zablokowane. Jeżeli zrobię to z oboma teksturami, które tu mam, na obiekcie nie będzie śladu, że cokolwiek zostało dodane. Oczywiście włączenie takiej tekstury powoduje, że obiekt renderuje się jako elegancka różowa kula. Wygląda to całkiem fajnie. Teraz, każdą taką teksturę mogę używać wielokrotnie, a więc jeżeli moja tekstura jest na pierwszym miejscu, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby wybrać z listy tę samą teksturę i umieścić ją w drugim miejscu. A więc nie muszę dodawać nowej, mogę wybrać tę samą. I teraz moja tekstura jest użyta dwa razy, a więc jest właściciel, który ma tą teksturę dwa razy, ma dwóch właścicieli. W związku z tym pojawia się znany nam już przycisk z dwójką. Gdybym chciał taką teksturę teraz oderwać od jego właściciela współdzielonego z tą drugą i zrobić kopię, to naciskam po prostu dwójkę i mam teksturę numer 3 wstawioną. Trójka pojawia się dlatego, że wcześniej miałem już teksturę 1 i 2. Aby takie tekstury zapisać w pliku, mogę nacisnąć guzik F, tak samo jak to robiłem w przypadku materiałów. Teraz taką teksturę mogę usunąć. Ona jest nie przyłączona do żadnego obiektu, a mimo to będzie w pliku zapisana. Natomiast tekstura 01 i 02 będą z pliku usunięte podczas zapisu. Tak to wygląda. No i jest to w zasadzie wszystko, co można powiedzieć o teksturach. Jest jeszcze taki tajemniczy guzik z rozwijaną listą. I mamy tutaj jakieś dziwne opcje, ale one polegają na tym, że mogę, korzystając z tych opcji, kopiować sobie ustawienia tekstur. Bo teraz, jeżeli w teksturze, którą mam dodaną kolejny raz, zmienię jakiekolwiek ustawienie, na przykład ta jest teraz pierwsza, czarno-biała, a to mogę zmienić na kolor, to wtedy mogę takie ustawienia tekstury skopiować, no i będą one powtórzone. Akurat kolor tutaj jest typem tekstury, więc on się jakby zmienia w obu przypadkach, ale mapowanie, które mam niżej, i te wszystkie opcje zostaną standardowe. Dla przykładu, jeżeli tu włączę intensity, to w tym momencie w tej teksturze górnej tego intensity włączonego nie mam. No i teraz można skopiować ustawienia tej tekstury na inne sloty, że tak powiem. A więc jeżeli wezmę sobie teksturę stąd i skopiuję, czyli wyślę ją do schowka, to potem mogę na przykład kliknąć tutaj i tą teksturę wkleić. I wtedy dostaję takie same ustawienia, no akurat były domyślne, więc są nadal domyślne. Jest to czasami pomocne, dlatego że dodanie nowej tekstury powoduje, że wszystkie jej ustawienia są domyślne, zresetowane. I nieraz trzeba starannie znowu ustawiać mapowanie i inne rzeczy, ale o tym będziemy mówili w innych tutorialach. Teraz tekstury, oprócz tego, że mogą być dodane do materiału w tej liście, mogą także służyć do innych potrzeb. I do tego celu służą właśnie takie trzy guziki sterujące kontekstem, który jest wykorzystywany przy korzystaniu z tekstur. Więc pierwszy kontekst to jest kontekst materiałowy. No i tutaj możemy dodawać sobie dla danego materiału zestaw różnych tekstur. Kolejny kontekst to jest kontekst świata. Tu mamy napisane world, ale tak naprawdę to jest world. No niestety wielkość znaków tutaj troszeczkę przeszkadza. Teraz jest dobrze. Otóż chodzi o to, że teksturę mogę dodać również do świata, czyli do otoczenia. Tę teksturę mogę wybrać także z listy, bez żadnego problemu. Teraz jeżeli wyrenderuję, to oczywiście nic nie widać. Nie widać dlatego, że tekstura powinna być renderowana, czy też tekstura pojawi się na świecie wtedy, kiedy nacisnę guzik Blend Sky. Jest to jeden ze sposobów, o tym też sobie powiemy być może w przyszłości. Natomiast aby było widać te tekstury, w świecie trzeba je po prostu odpowiednio zaznaczyć. No i teraz już mam świat, który będzie renderował się jakoś tam z teksturą. Widać, że jest bardzo rozciągnięta. Kolejny kontekst to jest tekstura związana z malowaniem. Tutaj znowuż nie pojawił się cały napis. O, to jest tekst Draw. W tym momencie, jeżeli będę używał tekstury dodanej do takiego panelu, to mam jakieś opcje i mogę wykorzystywać tą teksturę do rysowania. Ale o tym jeszcze nie mówiłem, a jest to związane z dodatkowym trybem, który mogę wykorzystać do na przykład rzeźbienia albo do malowania obiektów. Jeżeli zmienię sobie tryb na tryb, który już znamy, czyli na Vertex Paint, to w tym momencie mogę używać tej tekstury do malowania. Ale żeby to zrobić, trzeba taką teksturę włączyć. Więc na początku przygotujmy sobie kulę. Podzielę ją na więcej wierzchołków, na przykład na tyle, aby można było po czymś rzeczywiście rysować. I teraz w trybie Vertex Paint włączę sobie narzędzia, o których też krótko wspomniałem. I mam tutaj różnego rodzaju pędzle. Te pędzle na razie nie są warte omawiania, ale jest tutaj takie coś jak
gdzie to jest tylko teraz. No, widzę, że jednak mam pecha, bo tego tutaj nie ma. W tym trybie tego nie ma, ale to, co tutaj mogłoby się pojawić, to jest zakładka o nazwie tekstura. Oczywiście, ta zakładka się pojawi, jeżeli przejdę na przykład do trybu Texture Paint. Texture Paint to jest autentyczne malowanie teksturą i jest taka zakładka jak tekstura. I teraz mam zwykłe malowanie pędzlem w kolorze jakimś tam niebieskim. No i jest zakładka tekstura, która jest pusta. Z tej zakładki mogę wybrać swoją teksturę. OK? I teraz mielibyśmy możliwość wybrania którejś z tekstur. No i później można by spróbować malować. Oczywiście teraz to malowanie dalej nie będzie działało, ponieważ aby działało, trzeba dodać jeszcze materiał rozciągnięty w formie UV na tym obiekcie. Więc jest to za dużo nowych rzeczy, które musiałem teraz tłumaczyć, aby można było to dokładnie zrozumieć. Przy tym trybie wrócimy jakby do tej zakładki, podczas gdy będę opowiadał o tym, jak się rzeźbi na przykład. O, może pokażę rzeźbienie, może będzie prościej. Tutaj mamy teksturę do wyboru. I teraz można za pomocą tej tekstury jakoś rzeźbić. Przy rozciąganiu pędzla widać, że ta tekstura się pojawia na pędzlu. No i ona generuje tego typu deformacje na obiekcie. O trybie rzeźbienia także jeszcze nie mówiłem, więc cały czas jakby dotykam rzeczy, które dopiero czekają na opowiedzenie, na zrobienie materiału wideo na ich temat. No ale musiałem wspomnieć o tej zakładce, więc ona jest na przykład do takich rzeczy. I to jest w zasadzie wszystko, co dotyczy podstawowej obsługi tekstur. No a co z nimi można zrobić więcej i co tak naprawdę robią te wszystkie opcje tutaj, to już będzie temat do następnych tutoriali. Także to było tyle, jeżeli chodzi o wstęp. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia ponownie.